Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z Q&A z sezonu 6. Ja jestem Lukas Somolato i myślę, bez ociągania zabiorę się za wasze pytania, bo widziałem ile mi zostawiliście. Naprawdę, nie wiem, czy to tak jakaś nawałnica przypadkowa, czy naprawdę coś wam takiego zrobiłem, że chcecie mnie tymi pytaniami zamęczyć. Naprawdę, co za dużo, to jednak niezdrowo. Pierwszy jak zawsze. Bing, bing, twój stary nie ma rąk. Walić na macheca cwok. Walić tego uja nama i bemiarza, a kapelusza ujdzie, odwala im od sławy. Dariusz Szpakowski wita. Jestem poza kontrolą. Serio, co wy macie do tego całego na macheca? Coś tam zobaczyłem. Też ma niby tam ileś subów, popularności, jakieś tam przeróbek. Nie wiem, co wy do niego macie. Może z tego, co zostawiliście tutaj, czy z tych pytań, komentarzy, coś się dowiem, bo na razie nie rozumiem jeszcze. Naprawdę, spoko kanał, super człowiek. Kiedyś donate'a ci dam, miłego wieczoru. A dziękuję, szanowna TracyChan.pl, za docenienie, za twoją ocenę, bardzo dziękuję. Wiedz, że to dla mnie wiele znaczy, kiedy ktoś naprawdę mnie potrafi docenić. Naprawdę. Nie na niby, mordo. Nie mów do mnie, mordo, bo nie znamy się. Szczerze, jeden dzień temu. Mnie to smakowało. Ninjago. W porządku. Kojarzę, bodajże Ninjago też kojarzę. No, kiedyś wiem, że oglądałem to, jak to leciało jeszcze w telewizji. Nawet się dało się oglądać, bo nawet było to co ciekawe. Lord Voldemort. Odpowiedź. Jestem dzban. Ej, jestem prankster. Skoczyłem z dachu kiedyś. Nie lol. Skoczyłeś poważnie? Jak prank, to się to chodzi o żarty robić komuś, więc mam nadzieję, że to nie jest jakiś prank. Bo serio, skoki z dachu to jednak nie należą do zbyt bezpiecznych. Szczególnie takie... taką przysłowiową pałę. Co znaczy, wiadomo, nie co to znaczy. Że bez przemyślenia, bez jakiegoś przygotowania, tak żeby zaimponować. Wiadomo, o co chodzi. Trollololo. Oho, ktoś tu chce mnie trollować. Nie bądź fajka, zostaw bajka, XD. Mam długiego, mam dużego. Nie znasz odpowiedzi na to pytanie? Domyślam się, jakiego masz długiego i dużego. Bo w końcu o jednym tylko można tak powiedzieć najczęściej. Najczęściej o jednej rzeczy. Liście się zjada? Ludzie raczej liście nie jedzą, raczej... Jest to będzie pokarm dla owadów, jeśli się nie mylę. Co jest? Dlaczego wejście na komentarze to pytanie od widzów, których do ciebie przyniosłem? Tak? Hehe, cieszę się, że mi przydać ten kanał, ciekawy się go ogląda. No naprawdę... Jeszcze raz mogę śmiało powiedzieć, że dziękuję wam za wasze... Jako takie opinie, oceny... No to takie... Kurde, zgubiłem to słowo... Takie docenienie. A mruku mogę dowie naprawdę... Jeszcze raz mogę ci powiedzieć, jestem ci nadal wdzięczny, chociaż wcale o to nie prosiłem. Ty to zrobiłeś z własnej woli, nieprzymuszonej. Ja to mogę być ci wdzięczny, że chciałeś, a nie musiałeś. Cześć Lukas. Chciałem cię prosić, abyś ocenił mój kanał. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ocenisz mój kanał. Pytanie do Q&A, jaki masz komputer? Cóż, komputer też mam bodajże... Jestem teraz pewien, chyba z Asusa, jeśli się nie mylę. Chyba nazywa się bodajże Asus. No, tak mi się wydaje, że to jest raczej Asus. Tak, Asus. Nie wiem, co to mogę się jeszcze podać. Bodajże tam RAM chyba jest 16. Karta określona Intel Core 5. Tam K coś, nie jestem pewien tej liczby dalszej. Co tam dalej? Procesor 3, ileś tam 3.2 czy 3.3 GHz. Chyba tyle. Takie chyba bodajże są podstawowe moje statystyki. A co do oceniania kanału? Jak zostaniesz wylosowany, to owszem, zostaniesz oceniony. Na tym polega nieprzewidywalność i losowość. Dlaczego w szkole masz wyższy głos niż na filmach? Czy ja wiem, ja tam w sumie u siebie różnicy jakiejś nie widzę w głosie. Wiadomo, ja mogę tego nie zauważyć, a inni już najczęściej tak. Krukasso, krukato. Nie wiem, co tu próbowałeś zrobić, pewnie jakąś mieszaninę słów widzę. Widzę, że poeta się w tobie cały czas rozwija. Lukasa, na to mój kolega. Skoro tak uważasz, to najpewniej się musimy skądś znać. Albo ty znasz mnie, albo ja znam ciebie, albo... Jest i to, i to. Albo jedno z tego. Czas leci tak szybko, że nawet nie da się tego dostrzec, aż ciężko mi wręcz w to uwierzyć. No ale to właśnie taki już jest czas. Mija szybko i nieubłagalnie. Widzę, że tu wykorzystałeś mój krótki opis spod filmiku. Dałem go, bo uznałem, że taki jest. Koniecznie taki kod mi przyszedł do głowy. Zgłaszam sprzeciw. Myjesz dupę i ręce? Cóż, akurat żadnej i ręki nie znam, więc nie myję. Widzę, że podać mi kolejny link. Ale w sumie ja się go nie spoglądałem. Może później zobaczę, co w nim chodziło. Bo nie, co bardzo nie mam czasu bawić się, no przeglądać tego wszystkiego. Torkrok. Papa Kali daje linki do porno, nie klikaj. Cóż, jeszcze nie sprawdzałem. A lubisz porno? No właśnie nie, nigdy nie oglądałem i raczej nie chcę. Zaśpiewaj diss na Darkside 69. Ja tutaj dam dissa? Gdybym jakiegoś dissa jeszcze znał. JD, to też JD? Czy jestem jakimś JD? No ja nie wiem, no musiałem zobaczyć co to... Czym kogoś określa mianem JD? Pamiętasz jak siedzieli w jednej ławce w szkole? Skoro o to mnie pytasz, to najpewniej musimy gdzieś się znać jakimś sposobem. Albo chociaż z widzenia. Bo tak to raczej nic takiego nie pamiętam. Musiałbym wpierw wiedzieć mniej więcej kim jesteś. Żeby odpowiedzieć na to pytanie. No odpowiedź mówię jamniki. Ja też mówiłem jamniki. Raczej to nie ma tu znaczenia. A wiesz jakiego pytania dawno nie było? Tak, wiem. Jak masz na imię? Pytanie... O tym zawsze odpowiedziałem, że miałem na imię Łukasz. Muza muzą. To racja, to racja. Ile razy oglądaj Shreka? Tam już pamiętam teraz. Parę razy miałem okazję gdzieś tam obejrzeć. Czy całość, czy gdzieś tam jakieś części. Nie jestem nas pewien, ale z kilka razy na pewno. Mówisz, ten profil to Shieda, ten profil. Chyba na niego właśnie wchodziłem, na jeden link z profilu. Tak z ciekawości. Nie wiem, jakiegoś tam gościa widziałem. Kogo gdzieś tam chyba określać mianem na Mahes tutaj się podam się nazywa, ale nie wiem czy to jest ten link. Bo komentarzy tu jest dużo, więc mogłem też, no... Kliknąć jakiś inny, a myślę, że to ten. Więc tu nie mam pewności. Jaką masz nazwę na YouTube? No w sumie nazwę widać, Lucaso Monato. Papa Kalif ma w dupie 3 banany? Cóż, nie wiem co ma, nie wnikam w takie sprawy. Co by było, gdyby Fiddlesticks nie zrewolkowali? Gdyby oni zrewolkowali, no to nie byłby zreworkowany, no. Logiczne. Skoczę z dachu i będę miał 1 milion wyświetleń. No skoczysz, a jeżeli przeżyjesz to i się nie połamiesz, to pewnie owszem, może nadejdą drugie tyle. Ale moim zdaniem, robienie czegoś takiego tylko dla wyświetleń to trochę jest głupota, moim zdaniem. O mój Jezu, a nasz Panie... Odbijam to kolanem. Nie wiem, czy to miało być do tego... Bo trochę by nie miało sensu zaczynać coś w rodzaju jakiejś modlitwy i nagle coś takiego dokładać. Trochę by to nie miało sensu. Kiedy Zygmunt Heiser tańczy do Baju Baju? Nie wiem, kiedy tańczy. Pewnie kiedy ma czas albo dostanie jakieś zlecenie. I znowu walić na Machec. Nie rozumiem tego hejtu do tej osoby. Serio, nie rozumiem. Ej, a co będzie 1000 pytań do Q&A? Ja muszę odpowiedzieć na jednym odcinku? Na szczęście nigdy 1000 nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Bo wtedy nie wiem, co się wydarzy. Zrobisz ocenę memu z twojego Discorda, bo już w cenie co zostało wysłane. Zapowiadałem... Mamy dzisiaj czwartek, za 2 dni w sobotę będzie. Bo sobota, dzień nieszkolny, wolny, to będę miał na to czas akurat. Namahec frajer. Kurczę, widzę dalej hejt na tego Namaheca. To teraz my będziemy tobie zadawać zagadki? Cóż, ja o zagadki w sumie nie prosiłem. To w sumie ty tam gdzieś zacząłeś jakąś zagadkę, gdzieś napisałeś. I ty gdzieś tam w sumie zacząłeś to robić. A co? Czy Darkside w sumie nie ma nic przeciwko jako tako takiemu pomysłowi? Znowu Namahec to oszust, trzeba zniszczyć. Serio, taki hejt na niego jest... Co sądzisz o państwie Kambodża? Państwo wiem, że takie jest. Nie wiem tylko gdzie leży teraz. Ale powiem, że albo Afryka, albo Azja. Kambodża. Któryś z tych krajów, nie jestem pewien, bo samego państwa znam tylko głównie z nazwy. Namahez jest chamem, no. A jeśli coś czujesz, tu będzie naprawdę jakaś fala hejtu zaczyna się tworzyć. Zagadka. Co jest zielone? Zielone, a o 12:38 w każdą niedzielę nadal zielone. Pytanie, w sumie zagadkę bardziej jako pytanie też dobre. Coś, co cały czas będzie zielone o 12:38 w każdą niedzielę? Czyli co, pewnie chodzi o coś konkretnego, co nawet o tej godzinie. Cóż, liście bym nie mógł powiedzieć, bo są zielone tylko przez jakiś czas mimo wszystko. Później stają się kolorowe, brązowe, szarawe, takie nie szarawe, ale brązowe, suche, więc by tu nie pasowały. Mogły strzelić trawę, bo trawa, no, nieważne czy jest ta godzina, czy inny dzień, no zawsze zostanie mimo wszystko zielona. Chociaż domyślam się, że chodzi tu jeszcze o coś innego. Ale tak strzelam z trawą, bo raczej ona zawsze pozostanie zielona. Mimo wszystko. Kiedy ubierzesz turban na Q&A? Sprawdzałem, co to jest turban. To jest takie nakrycie głowy noszone w krajach typowo muzułmańskich. Nie wiem, skąd ci przyszło do głowy, żebym ja miał ubierać turban. Serio, wyobraź sobie mnie w turbanie? Ja nawet nie jestem muzułmaninem, więc po co mi do licha turban? Nie rozumiem. Czy chodzisz do Tebu? Jak takiego miejsca nie znam, czy jakiegokolwiek, to znak, że nie chodzę. Ja też promuję twój kanał. Promujmy razem, bo jesteś zajebisty. Czy ja wiem, to tylko zwykły kanał, nic więcej, ale skoro chcecie promować mnie tak po prostu, z własnej woli, to ja tam nic nie będę mówił, wręcz będę wam wdzięczny, że w ogóle chcieliście coś takiego zrobić. Czy potrafisz opisać wygląd żołnierzy z Dewizjonu 303, jeśli tak, to czy byli biedni? Dewizjon 303, jaki już to powinno być. Dywizjonu, bo to prawie dobrze, ale tylko to S na ponoć na Y zrobione. Książeczkę kiedyś czytałem parę lat temu w gimnazjum, jeśli się nie mylę. Nawet była ciekawa, opowiadając właśnie o tych polskich właśnie, no, lotnikach w polskim lotnictwie, który choć późno wziął udział w działaniach, to jednak też się mógł poszczycić ze strzeleniem sporej liczby niemieckich samolotów. A do wyglądu ciężko powiedzieć, no. Umundurowania raczej nie wiem, czy mieli typowo polskie, czy raczej dostali jakieś od Anglików, bo w sumie na terenie Anglii działali. A czy biedni byli? Była wojna, więc kto by nie był wtedy biedny? Racja. Zwycięzcy. Dziad na Machec, ha. Dobra, ja już nie będę skomentowywał tego. Kiedy zrobisz rytualny taniec Fiddlesticksa w parku o godzinie 23? Ja myślałem, że z turbanem to już jest coś dziwnego. Ale ty myślisz... Ty chcesz wręcz, żebym domagasz się, żebym zrobił jakiś taniec w parku godzinę przed północą? Ja naprawdę nie wiem, zaczynam się obawiać. Co by jeszcze za pomysłem wpadłem do głowy, że mam zrobić? W ogóle, po co jakiś ten mam robić rytualny taniec w parku o 11 w nocy? No... Hello! To trochę nie na miejscu chyba. Zgłaszamy na Machec. Mój kanał umiera najbardziej. Suby stoją. No co ja ci mogę teraz poradzić, mruką rokodomy? No ostatnio w sumie dałem ci subskrypcję, żebyś wiedział, że jak ocenię cię, to nie bez powodu zostaje też ci subskrypcję. Skoro ocenę dostałeś wysoką, to nie dziw się, że subskrypcję dostałeś. Bo uważam, że twój kanał też zasługuje na to, żeby... Przepraszam, żeby tych widzów mieć jak najwięcej. Wykwintne danie czy zupki chińskie ze sklepu monopolowego na Nowym Świecie. Zupek chińskich nigdy nie jadłem, więc raczej wykwintne dania już jakbym miał tu wybierać. Wyświetleń mało, komentarzy mało. Mówi, że nic tam się nie dzieje. No czasami takie bywają sytuacje, nieraz też sam miewałem. Takie lekkie kryzysy, takie upadki, takie stopowania kanału. Nie wiem jak to mogę określić. Może bardziej nasycenie. To jest bodajże jedna ze strategii wprowadzenia produktu na rynek, że to nasycenie, że zainteresowanie nie jest już takie jak wcześniej. I może to dojść albo do upadku, może to posunąć, albo można z tego nasycenia jednak wyjść w górę. A to, co się wydarzy naprawdę, to czy dojdzie do upadku, czy dojdzie jednak do wzrostu ponownego, naprawdę zależy w dużej mierze też od ciebie, szanowny mruku mrokodomie. Okej, będzie 1000 komentarzy teraz. Na szczęście nie jest, ale 1/5 tego 1000 na pewno jest. Trollololo, czy może jamniki? Cóż, jamnika nie mam i nie wiem, czy raczej bym chciał mieć. Co zrobisz teraz, gdy Fiddlestick stoi na podwórku? No raczej nie na moim, więc nie wiem, co mogę zrobić, szczerze powiedziawszy. W jakim mieście mieszkasz? Akurat nie mieszkam w mieście, tylko na wsi, Wodników Górnych. Idika na ścienne kałduny, czy idika mnie mój harborze? Kurde, nie wiem co robić, bo obu tych rzeczy nie znam, szczerze powiedziawszy. No nie wiem. Nie potrafię podjąć decyzji, bo nie wiem, co czym jest tak naprawdę. Namahet sobie content ma. Nama CCC to idiota. Lamus tego namahet. A się czepia Darkseid 69 lepszy, zrobił dla niego słabego dissa. Kurde, ten hejt na Namahec naprawdę... Lukasu na to lepszy o 100% od Namahec. Namahec to głupek, trzeba to zniszczyć. O Jezu, wyzwałem tego Namaheca satyrycznie, ale on kazał mi i teraz rzeczywiście jestem na niego obrażony. Ale Namahec nie wyzywa sarkastycznie, kazał mi się zabić. Żałosny Namahec. No, wiedziałem, że na Facebook jest 3 linki, a jeden pewnie właśnie jest postacią Namaheca. Naprawdę, nie rozumiem tego hejtu. Nie wiem, co tak naprawdę do niego macie. Ja go tako nie znam, więc naprawdę nie dziwcie się, że trochę się dziwię waszemu hejtowi, bo serio, nie znam za bardzo go. No, w ogóle tego Namaheca nie znam i nie wiem, czy powinienem znać, czy nie powinienem. Zaraz 100 komentarzy, juhu! No tak, czy ja wiem, dla mnie to taki juhu nie jest. Zrób dis na Namahec. Kurczę, chcecie, żebym coś zrobił na tego Namaheca, którego nawet nie znam i nie wiem, dlaczego na niego taki hejt jest. Jeśli ktoś będzie mi łaskaw wyjaśnić, o co chodzi, że taki na niego hejt dajecie, będę wdzięczny, jak mi to wyjaśnicie. No idzie ten Krzyniu? Chyba idzie. Jeśli czegoś nie zapomniał, to powinien przyjść. Namahet puszcza się za 2 złote, nie ma domu, jest słaby, nie może robić przeróbek. Dobra, nie będę już oceniał tego hejtu, bo widzę, że on dalej się tak powtarza. Lukaso, Królneta 2020. Widzę, że Ludward to popiera. Chciałem tu taki Królneta. Po prostu jestem tylko zwykłym youtuberem, nic więcej. Wiesz, co mnie boli najbardziej? 6 pieprzonych subów mi brakuje do 500. Na szczęście, jeżeli nic się nie zmieniło, to 5 będzie teraz ci brakowało. Bo ja cię oglądałem, już wspominałem. I fajnie, jeżeli ktoś by chciał, też zasubskrybujcie Mruka Mrokodoma. Uszczęśliwmy go i pokażmy, że jesteśmy ludźmi. Potrafimy pomagać w potrzebie. Gdzie mieszkasz? We wsi Wodników Górnych. Mój kolega mówił, że się w aligatora przyniosł i lubi kwi. Czy to prawda? Cóż, aż takich metamorfoz to ja nawet chyba nie potrafię. Metamorfoz morfologii chyba to się nazywało. Chyba będzie sztuka metamorfozy. Nie, takie rzeczy nie potrafię. Kupisz kiedyś lepszy mikrofon i kamerkę? Może, zobaczymy. Na razie pracuję na tym, co mam i to mi na razie wystarcza. Jak zyskać przytelkieni? Ja nie mogę najti dziewusku. Smutno im, bo nie mam dziewczyny. Pomóc się za mnie znaleźć, proszę. Okej. Cóż, też nie mam dziewczyny i w sumie z tego powodu jakiś smutny nie jestem. Choć mam przykład 2 kumpli, że jednak z dziewczynami nie zawsze jest jednak zbyt dobrze. Serokos, Monman i biedak Kain mieszkają na Nowym Świecie. Poświęć Legnicę, bo to święte miasto w Polsce. Odwiedź kiedyś Legnicę. Może kiedyś odwiedzę, zobaczymy. Kalif przegrał wojnę trojańską. To na pewno ciężko było mu się potem pozbierać. Simsy 3 czy 3? Cóż, pytasz mnie o dwie części Simsów, a w Simsy ogólnie nie grałem jeszcze, szczerze mówiąc, co to mam wybrać? Nie wiem. Czy uważasz mnie za głupca niewierny? Śmierć przyszła do mnie. Testujesz moją cierpliwość? Drogo za to zapłacisz. No i chyba... No i to już trochę przesadzasz. Ja ani za nikogo za głupca nie uważam, no chyba, że jakiś powód jest. A cierpliwości staram się nigdy nie testować. Widziałam w Intrze Wizard 101, grasz w to jeszcze? Cóż, czasami sobie wejdę do swojego domku, porobię tam przy warzywkach i takie tam. Czasami jak znajdę trochę czasu i sobie o tej grze przypomnę. A tak w ogóle Mruk Mrokodom drugi dobry kanał. Czy drugi, czy pierwszy, jakie to ma znaczenie? Jest też dobry, jest to dobry kanał i tyle. Znasz South Park? A lubisz jakąś postać? Jak tak? Ogólnie South Parka kojarzy tą gierkę. Gdzieś tam brat ją nieraz oglądał. Ale tak to tych postaci jako tak aż tak nie znam. Ulubiona potrawa. Potrawa ulubiona. Jednocześnie nie mogę powiedzieć. Ale to by się typowe pewnie typowe potrawy dla Polaków. Prawda? Co bym zrobił, żeby sobie znowu na przykład zjeść bigosi jakiś. Dobry bigosik, taki polski. Po prostu smaczna potrawa. I jeszcze dodatkowo nasza Polska. Smaczny rosół. Za rosół raczej nie przepadam. Jak udało ci się do wysokiego poziomu na Wizard 101? Większość misji jest za pieniądze trzeba płacić. Owszem, tak jest. Od 7 lat. Ale wcześniej większość jeszcze było w miarę darmowe. I wtedy jakoś to się wykorzystało, żeby to wszystko zrobić. Izrecka, Sojunaja, nie jestem pewien, co ta oznaczała w kształcie X-a. Srożni, Pazrejs, Wszła, Stixi. Tutaj nie wiem, to już nie zrozumiem kompletnie. Deutschland Oak, Pazi, Siejna. Dobra, chyba nie tego czytał, bo nie wiem też co to wszystko oznacza. Lepiszaka. Kiedyś zrobisz z kimś jakiś odcinek. Cóż, na razie odcinki zwykle robię sam. I w ten sposób dla mnie to jest wygodniejsze raczej. Joje jest dobre. A ja nie jest złym urządzeniem, czy taką którą bardziej zabawką, jest całkiem nawet dobre. Fajne profilowe w ogóle. A dzięki. Waka Maka Phone. Waka Maka... Skądś to kojarzę, to w jakiejś nówce było, jakieś piosence. Nie da się zrobić następnego Q&A. Jak nie dam, jak dam. Ja i tak oceniam dzisiaj na przystanku oglądałem, ponieważ wczoraj zasnąłem. No co ja poradzę, że internet lubi mi po prostu działać przeciwko mnie. Czemu tyle widzów przyszło, a tylko ja zostawiłem like? Też mnie to zastanawia, ale każdy daje lajki, kiedy ma na to ochotę. Masz głośnik JBL? Akurat wiem, że mam taki na Bluetootha, głośnik bezprzewodowy, ale raczej go nie używam. Wacuć? Jak się nazywa ten głosek strzebnicki, co wygląda jak Dominik Lupicki? Gdybym wiedział, jak wygląda Dominik Lupicki, może bym ci zdała odpowiedzieć na to pytanie. A tak, niestety nie dam rady. Sorki. A ten gostek, co jak Karol Gonzo wygląda, to jak ma na imię? Serio, też tej osoby nie znam za bardzo, więc nie wiem, jak ten gość może mieć na imię. Dużo jest memów? Czy wiem... W sumie tam troszkę widziałem tych memów, tak... Nie oglądałem tak dokładnie, żeby... nie tracić jeszcze humoru do nich. XD. Dobrze grasz na machec. Czy dobrze? Dobrze ktoś wie? Mówisz, dobrze nie szanuję na machec. Czy ja wiem? Zobaczymy, czy to chyba tak dobrze, jak mi to wyjaśnicie pod tym odcinkiem. Drama na machec kontra Piotr Gryw. Co to, jakiś pojedynek, czy co? Mrok pierdoli głupoty? A dlaczego tak uważasz? Co ty, mówisz, że chcę wołać wilka z lasu? Cóż, słyszałem o powiedzeniu wywołań wilka z lasu, ale dosłownie? Oj, to chyba trochę przesada. Trochę niepomyślane. Czy ten sezon będzie trudny? Cóż, jak przez taki odcinek przebrnę, to raczej nic na drodze już mi nie będzie mogło stanąć. To wszystko przez Mruka? A czemu przez niego? Przecież on mi niczym nie zawinił. Czy Mruk dalej bierze udział w ocenianiu? No, kurde, jak teraz miałem to powiedzieć. Na jeden odcinek do oceniania jednego biorę z was. Tak przecież dobrze wiesz, że w końcu w drugim odcinku teraz ty byłeś. Na przykład tak jak w odcinku trzecim będzie ktoś inny. I tak aż do wyczerpania. Kocham ten kanał. A też dziękuję za docenienie. A co to za teorie spiskowe? Wierz mi, sam bym chciał wiedzieć. Co się stanie, jak kichnę w zapaloną świeczkę? Nie mam pojęcia, ale możliwe, że zgaśnie. Czego wciąż mi brak? Co tak cenne jest? Dobre pytanie. Niekiedy wiele nam rzeczy brakuje, które są cenne, a o nich nie wiemy. Ryszard Piech? Piech, wiem, że nazwisko ma jeden z naszych nauczycieli z angielskiego, który gdzieś tam uczy Jozu, ale Ryszard ma chyba na imię, nie jestem pewien. Nie, Robert u nas. Bo Ryszarda no nie znam, ale Robert ma. Personal Stick? Widzę, że zapytałeś mnie o to, myśląc, że ja w ten link wchodziłem. No akurat nie wchodziłem. Zresztą League of Legends nigdy tą grą się aż tak nie interesowałem. W całym Korei z Lukasą no to jest najlepszy. Gdy już raz obejrzysz odcinek Lukasa, to nie możesz przestać. No... Szczerze nie wiedziałem, że aż w Korei nie jestem tak popularny. Co to za powiadomienie? Dobra, zobaczę później. A, istorki zalosowe rosyjskie, niemieckie wyrazy, ale to był mój brat. Rozumiem. Jak się ma brata, to nie zawsze jest łatwo. Niestety, mam trzech młodszych. Muszę potrafić też ich utemperować nieraz. Pozdrowisz? Mam cię pozdrowić, droga Tracy-chan. W porządku. Droga Tracy-chan, czuł się przeze mnie pozdrowiona przez Lucasa Monato. Niedługo czytanie komów. Jak kiedyś będę miała lepszy kanał, to please, oceń mnie. Cóż, myślę, że wrzucać też cię mogę wrzucić w koło fortuny, twoją nazwę i jak wylosowany jesteś, to oceniona zostaniesz. Czy lepszy, czy nie lepszy kanał? Nie ma chyba co czekać. Sorry za spam, ale dobry wieczór jest u mnie. No dało, już prawie wieczór, więc dobry wieczór. Nagasz kiedyś MC? Cóż, jak będzie dobra okazja, jakiś tam wolny czas czy coś, może spróbuję zakończyć tą serię z Minecrafta, która została przerwana w połowie. Miłego dnia jutro. A również życzę ci miłego dnia i dziękuję. Chyba nie pójdę do szkoły, żeby zobaczyć twoje filmy. Oj, szkoły nie opuszczę, naprawdę. Jednak lepiej chodzić i nie mieć zaległości. A moje filmy spokojnie, nie uciekną. Ja nie mogę. Zaraz mi coś po prostu... Nie no, dobry mam dzisiaj wieczór. Już myślałem, że coś się stało. Na szczęście uspokoiłaś mnie. Miłych Mikołajków 11 listopada. A dziękuję i wzajemnie. Nie mogę się doczekać dzisiaj. Chcę też dobić 200. Wybacz jeszcze raz za spam. Spokojnie, nie musisz mi za nic przepraszać. Ja tu nie uznaję tego za spam. Ale też jednak jestem zmartwiony tym, że jednak te 200 komentarzy ponad jest. Mruk mrokoną spokoju youtuber. Ja też tak uważam. Masz ulubionego Pokemona? A w sumie z Pokemon Zero nie oglądam, więc raczej nie. A generacja? Generacja... Anihilacja... nie wiem, z czym to się zrymować, to słowo. Co sądzisz o Byron Love? Wiem, że znasz Inazuma Eleven. A znam, a oglądałem. Byron Love też dobrze kojarzyłem. W sumie całkiem też spoko postać, choć na początku zwiedziono przez Raya Darka i pojony tą boską wodą, później pomógł Raymonowi, później grał w koreańskiej reprezentacji. Ale jednak całkiem spoko postać. Jaka jest twoja relacja z Inazuma Eleven? Cóż, Mogę powiedzieć w sumie, tak nie wiem czy jednoznacznie, ale myślę, że bardzo lubię Marka Evansa. W sumie mało kto go nie lubi. Powinni zrobić jeszcze kolejne anime o Inazuma Eleven? Nie wiem, czy powinni. Raczej już nic lepszego więcej nie zrobią. To co jest, myślę, że wystarczy. Miłego i ciepłego wieczoru dla nas. Dla was. A dziękuję jeszcze raz. No to na koniec. Ulubiony sezon Inazumy. Który ulubiony? Tak, wybacz, który tu ulubiony? Ja zacznę go powiedzieć. Ale myślę, że ten podstawowy pierwszy. Tak, ten bardziej taki ulubiony. Dziękuję za przeczytanie mojego spawn. Polecam ci South Park, obejrzeć się nie wiedziałeś, spoko serial. Cóż, ja tego za spawn nie uważam, a za South Parka, jak zainteresuje się, to może obejrzę. Super, Wojt 2000 musi ciebie zobaczyć, serio. Cóż, jak go przekonasz, to pewnie zobaczy. Kiedy wróci Just Survive? Cóż, nie przypominam sobie, że żebym coś takiego robił. Co sądzisz o New World Street? Co ja sądzę? To, że jeszcze o tej nazwie jako tako nie słyszałem, żeby ktoś tak coś nazwał. Bo tłumacząc słowie to jest Nowa Światowa Ulica. To pewnie coś nowego, pewnie coś o czym jak zwykle nie słyszałem. Palet or Pladziu? Co to jest? Za bardzo nie jestem pewien, więc chodźmy dalej. Co sądzisz o planszowisku? Planszowisko? Z planszą to mi się kojarzą jedynie jakieś gry planszowe. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale same gry planszowe były całkiem w porządku. Co sądzisz o Arkanie Gothic 4? Cóż, jest na nią tą grę kiedy hejt, ale dla mnie całkiem to nie jest jakaś zła gra. Całkiem dobrze mi się w nią grywało. Pozdrawiam wszystkich widzów i ciebie, Lukas. A, bardzo mi miło, naprawdę bardzo miło. Jeszcze, Lukas, co tutaj takiego jest w tych powiadomieniach? Aha. Pytanie się nie pojawiło, ponieważ przyszło niedawno. Wojtek Tomasik, ocenisz mój kanał? A, to do tego odcinka, to sorry. Nie było tutaj tematu, ale... Kanał, jak już twój zostanie oceniony, jeśli zostanie wylosowany. A w tym momencie odcinek myślę, że mogę wreszcie zakończyć. Tak, przebrnęliśmy przez tyle komentarzy, gardło trzyma. Ale myślę, że Holinek sobie lepiej wezmę na wszelki wypadek. Ja zatem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w odcinku kolejnym i mam nadzieję, że takiej liczby czy wyższej za szybko nie zagoszczę. Mam taką nadzieję. Hejka.